Cześć, siemano, witajcie. Ja jestem Kamil. Jak widzicie, jest godzina dość poranna. Jest dokładnie 7:15. Czekamy właśnie na autobus, ponieważ dzisiaj jedziemy na inny kontynent. Zobaczycie gdzie. Będziemy jechać 2 godziny busem, no a potem promem 2 godziny. Także czeka nas długa podróż teraz. Samochód już dawno pod domem, a my już stoimy, jeszcze 10 minut. No i czekamy na autobus. Idziemy na prom już. W ogóle kazali nam nakleić takie naklejki, żeby się nie zgubić potem wszyscy razem. Tutaj trzeba było się zabukować, przejść do policji. Na prom jest też do takiego okienka. No i policja podbijała pieczątkę, że się wchodzi do Afryki. Bo jesteśmy właśnie w Afryce. A zresztą wy już wiecie, po tytule. No chyba, że oglądacie to bez tytułu, no to nie. No i od razu wyszliśmy do autobusu. Wszyscy siedzą. Tam jest drugi autobus, francuski i hiszpański, a tutaj są Anglicy. No, czy ludzie ci, którzy po prostu nie rozumieją tamtych języków, rozumieją tylko te. Także zaraz jedziemy zwiedzać, bo jesteśmy taką wycieczką całą, także no. Earlier this year in a small New York City bar. Bazar, taki tutaj w Afryce, bo jesteśmy w Tangerze. I ogólnie to idziemy za przewodnikiem, także taka wycieczka centralnie, przewodnik, autobus. Także nie można sobie odejść i sobie, nie wiem, ja tak nie mogę wam pokazać zbytnio takich ukrytych rzeczy, bo tutaj się nie ma takich, no nie można opuścić wycieczki. A troszkę szkoda, bo naprawdę jak jechaliśmy autobusem, to były takie zakamarki, że wow. W żadnym mieście czegoś takiego byście nie zobaczyli. No ale trudno, no. To ogólnie się jest zwiedzanie tam kilka godzin i to koniec. I potem się znowu wraca na prom, no i wraca się już do Hiszpanii.
Byliśmy na darmowym jedzonku tutaj, afrykańskim, w cenie biletu, co prawda. Powiem wam, że bardzo dobre. Naprawdę super. Taka kasza z kurczakiem, taki szaszłyk do tego, pomidorowa. I potem jakieś takie ciasteczko na zagrychę, ale ciasteczko to nic specjalnego. No fajne to było to jedzenie, ta kasza z warzywami gotowanymi i kurczakiem w środku. Dywany nie interesują tutaj. Bardziej wolałbym ten taki habit, co oni w nich chodzą, te takie sukienki. Właśnie przymierzam się do kupna, tylko niestety cały czas idziemy i nie mamy ani chwili wolnego czasu, także troszkę słabo. W ogóle powiem wam, że kupiłem ten habit na targu. Strasznie się długo z gościem targowałem, ale w końcu się wytargowałem. Nie będę mówić jaka cena. Ale się wytargowałem ponad połowę, także nice. Weszliśmy do jakiegoś, gdzie są jakieś różne pachnidła i tak dalej. Także jolo. Dobra, już wyszliśmy stamtąd, idziemy teraz z powrotem na prom, bo już jest godzina 15 i to w zasadzie już wszystko całej zwiedzania tutaj, bo to taka wycieczka z grupą, to jest dość kiepsko, jeśli chodzi o zwiedzanie, ponieważ samemu nic nie można zobaczyć, tylko trzeba iść za grupą. Jest cała wycieczka ustawiona, wchodzi się tam do takich sklepów ustawionych, gdzie jest oczywiście cena 4 razy większa. No, ale także słabo, jeśli ktoś by chciał tutaj w ogóle przejechać i zwiedzać, to tylko samodzielnie. Z grupą to w ogóle nie ma sensu. W ogóle mieliśmy nieproszonego gościa na pokładzie. Jakiś tubylec wszedł tutaj do nas do autobusu i go gość wypraszał, ten kierowca. W ogóle czekamy teraz do kontroli, żeby przejść z powrotem do Europy. Powiem wam, że jesteśmy już na promie. No, może nie do końca, ale już w tym takim łuku, do którym się idzie. No i zaraz wchodzimy na prom. No i będzie Europa. Przebukowani już jesteśmy na Europę, także lecimy. W ogóle zobaczcie, jak się tutaj nazywam. Nikodech Kamil. Bo gość przez telefon to pisał, także... Dobra, słuchajcie, to by było już na koniec. Jeśli wam się podobał vlog z Afryki, ponieważ no byliśmy w Afryce i tak średnio ta Afryka, ja też zbytnio nie jestem jakoś bardzo zadowolony, no ale wiadomo, Afryka to Afryka, no to zostawcie łapę w górę, skomentujcie, nie wiem, czy wam się vlog podobał, czy byście oglądali więcej i tak dalej. No i oczywiście zasubskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek, aby mieć powiadomienia o nowych filmach, ponieważ to również nie był ostatni vlog. Będą jeszcze wiele, wiele więcej vlogów. Właśnie tutaj z Hiszpanii, no bo ja jestem ogólnie w Hiszpanii, nie w Afryce. Więc jeśli ktoś kliknął przez Afrykę, no to ja jestem ogólnie na wakacjach w Hiszpanii, no a w Afryce to był taki wypad tylko do Afryki, który jak widzieliście nie był zbytnio dobry, ponieważ z biurem podróży, znaczy w zasadzie nie z biurem podróży, była po prostu taka wycieczka, do której się szło, płaciło i był zorganizowany prom, autobus i tak dalej. Właśnie widzieliście jedzonko, poczęstunek i tak dalej. No taki se był, jak już to jechać samemu, naprawdę polecam pojechać samemu. Jest to myślę troszkę drożej, ponieważ patrzyłem na ceny i to no trochę drożej jest.
ale naprawdę powiem wam, że bardziej się opłaca. Bo tutaj to tam 5 godzin i koniec wszystkiego. Nic nie zobaczyliśmy, jak widzieliście. Nagrywałem wszystko, tam gdzie szliśmy, to prawie wszystko nagrywałem. No także tak sobie, no. Gość więcej gadał niż oglądaliśmy. Także tak sobie. Dobra, już nie gadam. Zostawcie subika, lajka i koma. Yo!